Zalogowałem się dzisiaj rano do gry i patrzę, jest Uncover the Treasure Więc to po raz kolejny wspaniała okazja na to, by spalić moje gemy uzbierane I co fajne, jest już Multanica Arctic i Demigorgona, czyli znowu wszystkie trzy eventowe są dostępne w Uncover the Treasure Jak tak sobie to przeglądałem, to przyszedłem tutaj i zobaczyłem coś, co pewnie już większość osób widziała, a mi to jakoś umknęło Czyli to 0 na 200 i po krótkim sprawdzeniu co mi o tym powiedzą Google, trafiłem na filmik Blue Pandy, w którym no niestety ostudził mój zapał. Bo o ile owszem, w założeniu, w teorii będzie to dostępne nawet dla free-to-playowych graczy, nawet taka właśnie Arktyka, Demigorgona, Multanica, czy nawet Spirit Mage i Destroyer i Minotaur, Pixel, to wiem, będą dostępni dla każdego. Tyle tylko, że te... Soul Stony, Shardy, czy jak to tam się będzie nazywało, zbiera się, zbierać się będzie strasznie ciężko. I to są, że będą eventy, w których będziemy mieli na nie szansę, wydając jakieś tam dziesiątki czy setki tysięcy gemów. Więc uzbieranie Herosa z tego, wydaje mi się, że przynajmniej przy obecnie dostępnych na Tajwanie eventach, jest realne tylko w teorii. No niemniej jednak być może u nas się coś zmieni, albo po prostu przyszłość przyniesie fajniejsze, bardziej intratne okazje. Dobra, ja tymczasem, licząc na nowych Rosów, po prostu zamierzam spalić gemy. No to i tak się będzie lasowało, więc to może zostać. Miejsce trochę wam, bo dokupiłem sobie więcej. No i tutaj będzie się pewnie coś tam może stakować, jeżeli poleci, zobaczymy. Tak czy inaczej, trzymajcie kciuki i zobaczymy, co przyniesie los. Na początek, jak zawsze niebieskich. O, a to glucik. Mm. O, Harpy Queen, bardzo fajnie. Moją będę mógł szybko wyewoluować. Nawet ostatnio dzisiaj próbowaliśmy gildowo zabić tego ostatniego piątego bossa, Challenge 2. I w no sporo mówiło, że musi przyinwestować mocniej w harpie. Tylko że moja i tak już ma talent, piątkę. Bardzo fajnie, że to się wysypała. W takim razie przyspieszę właściwe plany z ulepszeniem, bo nie będę musiał gemów, Shardów na to wydawać. Więc w zasadzie to już dzisiejszy dzień są Oczywiście fajnie by, jakby poleciała albo Meduza, albo ta nowa Trixie. Zwłaszcza, że nowy halonowy Heros jest bardzo fajny. Nie wiem, czy on tak naprawdę stakuje się z Pumpkin Duke'em i mnie to w sumie ciekawi, bo jeżeli Pumpkin Duke napędza te, jego, te jej przyzwańce, te nie, to naprawdę jest fenomenalny Heros. Zwłaszcza na takie tryby skapowane damage'em, jak właśnie bossy czy. No, mam ci już dość, dzisiaj jeszcze go otworzyłem w dodatku z karty za 13 tysięcy Jak kiedyś był mi tak niesamowicie potrzebny, to teraz się sypie jeden za drugim O, Candy Kane. dziękuję bardzo, to jest nowy Heros, bardzo zadowolony jestem Lubię jak takie rzeczy się dzieją, dziękuję To już jest naprawdę bardzo udany dzień, oczywiście chciałbym więcej, każdy chciałby więcej o, No Paladin, teraz, to już teraz nie mogę chcieć więcej, to już mam po prostu wszystko na co co mógłbym sobie zażyczyć Zakon ma nowego człowieka, znowu Snowzilla, no rany, za dużo was mam Kolejna no karta będzie mi zapychać storage. I blucik. I na tam jeszcze tego. mam? Jeszcze trochę mam tych e, gemów do wydania. Coś jeszcze? No, ciebie to się nie spodziewałem. Mam smoka w mojej armii w takim razie. Drakak, fajnie. W zasadzie nawet nie planowałem żadnej strategii z tym typem, więc nie wiem, jak go wykorzystać. Może ktoś ma jakiś pomysł i mi podrzuci do tego ideę. Byłbym bardzo wdzięczny. Więc, wiecie, miałem zamysł jak wykorzystać pod obecnie używanych i maksowanych przeze mnie herosów właśnie tą meduzę i jakaś tam wizja mi się tej tricksy realizowała. Co? Yes! Oh, fuck! No, kurde! I tak to może wyglądać, żebym był naprawdę w... Nie, No! Wspaniale! To się nazywa dopiero... Mieć swój dzień. Nie wiem, która jakaś dziewiąta, rano na, na telefon zerknę. Siódma, pięćdziesiąt. Dobra, kurde. I to piątek No, nie. <ścoughs> no teraz to jestem naprawdę mega zadowolony. Kurczę, harpia do ewolucji, Dracax Candy Cane i najnowsza dopiero co do gry dodana, Trixie. No i jeszcze Reaper, jeszcze jednego i będę miał do ewolucji. Nie, no po prostu bomba. Tutaj w dodatku pumpkin Duke mi się zbierają. Trzy są już. Kurde, no i tu jeszcze mam, tak, mam jeszcze tu jednego, w zasadzie jeszcze jeden i będę mógł drugiego robić, bo mój oczywiście double Lewo jest, ale w planach mam tego zrobić z berserkiem, żeby to był mój główny pumpkin duke, żeby tu miał berserk 8. ale wiadomo, dużo ludzi zachwala inne wersje pumpkin duków i na różne tryby różne pumpkin duki mogą się inaczej sprawdzać. Przykładowo bardzo fajnie byłoby zrobić pumpkin duke'a ze sprintem, który byłby dobry do mm, areny, tak? Inna opcja bardzo przydatny na... Na, na Lava Ion jest Pumpkin Duke z e, Revitalizem piątku, bo wtedy dajemy mu Sai shielda i ma wyrąbane na pierwszego stuna. No, kurde, teraz to jestem nierealnie szczęśliwy. Dobra, jeszcze sprawdźmy, jakie talenty tam w zasadzie do mnie przyszły na tych fajnych Herosach. Akurat mniejsze waltarze mam, bo trochę czyściłem przez ewolucję. Use. nie, no, <ścoughs> nierealnie szczęśliwy jestem w tym momencie. Kurde, to... Miałem już naprawdę bardzo dobre rolowania kiedy pierwszy raz wyrolowałem Skull Knighta, a później jak mi się trafił Dread Drake. O, ale teraz to po prostu bomba! Oj, 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 cudownie, cudownie. Szybkie spojrzenie na to, co tu przyszło. Mój biedny Death Knight, którego ostatnio też wylosowałem i też się z niego w sumie cieszę. Wciąż stoi tutaj nieruszony, jeszcze nie miałem czasu go ruszyć, bo w tej chwili, jeszcze tylko na chwilę odwrócę temat, robię do 200 jak najszybciej jego, żeby wykorzystać ten Enlighten potem jako, że mam drugiego już też tutaj to go szybko ulepszę i znowu do 200 będę jechał, żeby ten Enlighten jak najlepiej wyszedł jedyne co może w tym momencie ten plan zaburzyć to, i to wcale by nie było złe, Nawet bym się bardzo cieszył to jakbym mu wyrolował talent, który finalnie dla niego chce czyli Scatter, bardzo mi się widzi właśnie ten mega energożerny mm, Phantom King, dobra, teraz Zacznijmy od Candy Cane Dobra, to jest do wymiany, Uf, o, już brzadę, o co? Taki bisklik <grafię> Dobra, to jest do wymiany i to jest do wymiany. Ale kurde, wspaniała sprawa. I teraz będę mógł to sprawdzić w sumie i szybko się przekonać, czy Pumpkin Duke stakuje te dynie, czy one będą też, dopóki nie wybuchną oczywiście, przez te swoje 15 sekund życia nawalać. Z kapem damage'a, bo jeśli tak, to ona jest jeszcze lepsza od Beast w tym właśnie zwiększaniu predyspozycji do ograniczonego kapa. Nie no, po prostu świetna sprawa. Na pewno nie będę żałował szardów na ulepszenie jej od razu. Jeszcze będę się pomyśleć, jakiego peta w nią wsadzić, bo wiadomo, jak się jakiegoś herosa maksuje i zamierza się go używać w wielu różnych trybach, a jej na pewno będę używał w wielu trybach. No to dobrze, żeby z jakimś petem biegała. No i fajnie, bo jakby tych petów jeszcze więcej poddawali, bo trzeba bardzo ostrożnie dobierać herosów i dopasowywać ich tak, żeby do możliwie największej ilości trybów się z nim jakoś tam zgrywał, żeby jakoś tam synergię przedstawiał Dobra, dziękuję za uwagę. Naprawdę jestem niesamowicie zadowolony już z samego rana na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Bye. E, tak, że ten. Po nocy wróciłem z pracy, zaraz się spać w sobie, będę kładł, pewnie, ale tak się podjarałem tą tricksy, którą wyrolowałem, że zapomniałem, że tutaj Anką w Treasure prześmiałem do odpalenia i to właśnie dlatego rolowałem. Tak więc zobaczmy, coś innego poza standardowymi meritami, szardami i honorem uda mi się stąd wygarnąć. Siedem losów mam, tak więc Honor Badge, dziękuję. Szardy, honor Badge, szardy, zobaczmy w tych jeszcze co będzie. A, długo to pewnie merity. O nie, szardy. I szardy i ostatnie. Merity, no, wspaniale. Dobra, tak więc tu się nie udało, ale nijak mnie to nie demotywuje. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, co i tak się udało wykręcić dzisiaj. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Raz jeszcze. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bajo.